Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, które już zapowiadałem wcześniej w materiale poświęconym dywidendom na styczeń 2021 roku, czyli podsumujemy dzisiaj rok 2020 pod kątem dywidend. Podzielę się również z Tobą informacjami odnośnie tego, jakie wyniki mi się udało osiągnąć na moim prywatnym portfelu dywidendowym w 2020 roku, jakie mam plany na 2021 rok, czyli jeżeli interesuje Cię tematyka budowania pasywnego dochodu z faktu posiadania i przetrzymywania w swoim portfelu właśnie spółek akcyjnych, które dzielą się z Tobą zyskiem, no to zapraszam do pozostania i myślę, że to jest materiał właśnie dla Ciebie. I przejdźmy już do tych spółek dywidendowych, no bo styczeń już jest za nami, ten materiał przygotowałem. Wiemy, że tych materiałów odnośnie dywidend u mnie na kanale pojawia się systematycznie sporo i na playliście właśnie poświęconej tej tematyce na pewno odnajdziesz sporo nagrań, ale tutaj mamy całą listę właśnie spółek dywidendowych, którą zaraz Ci będę przedstawiał. Przypominam również, że publikuję tą listę i również w tym roku będę publikował ją dla Ciebie na jakinwestować.com i dostęp do jakinwestować.com masz tutaj w prawym rogu. Jak sobie klikniesz, to bezpośrednio zostaniesz przeniesiony właśnie na portal jakinwestować.com i tam w zakładce dywidendy będziesz miał dostęp właśnie do wykazu aktualnych spółek dywidendowych. Jak widzisz, po przeniesieniu na zakładkę dywidendy już są podwieszone te, które w styczniu będą się dzielić ze swoimi akcjonariuszami, będą wypłacać dywidendę, a pod spodem będzie historia. Na razie jest też podwieszona ta z 2020 roku, ale już tutaj na bieżąco będę aktualizował to, co już zostanie wypłacone w tym naszym obecnym roku i nad tym będę się gdzieś tutaj skupiał na bieżąco. I przejdźmy teraz do tego, żeby podsumować ten rok 2020. Na razie pod względem tabeli, potem przejdziemy do portfela, powiem Ci, jakie wyniki udało mi się wypracować i potem zobaczymy tych rekordzistów, którzy podzielili się i osiągnęli najwyższe stopy dywidendy w 2020 roku, a naprawdę jest na czym oko zawiesić, bo wiemy, zdajemy sobie sprawę, jak niskie są teraz obecnie stopy procentowe, że te nasze oszczędności, czy to na kontach oszczędnościowych, czy też na lokatach, no niestety, nie ma tam zawrotnych oprocentowań, a wręcz, jeżeli mamy wizję obniżenia jeszcze stóp procentowych, no to może spaść to totalnie do zera i jeszcze jak się uwzględni inflację i jeszcze jak się dorzuci do tego opłaty, tak jak wychodzi, że jeszcze się dokłada do tego biznesu i wtedy jest otwarte pytanie, czy jestem w stanie ponieść to ryzyko obecności rozgrywania rynków kapitałowych, no bo wtedy te możliwości nawet budując taki portfel, czy to właśnie dywidendowy, krótkoterminowy, długoterminowy, czy też emerytalny, no mam możliwość przede wszystkim gdzieś budowaniem systematycznie zysków płynących poprzez wypłatę dywidendy przez te spółki. Tak więc ta tematyka jest na pewno dosyć ciekawa i atrakcyjna i myślę, że też spora ilość osób ciekawi się budową, tworzeniem tego typu portfeli. Jeżeli chodzi o tą tabelę, gdzie tutaj prezentuję Ci przede wszystkim te dywidendy, które zostały wypłacone w 2019 i 2020, no 2020 już ta statystyka jest bardziej dokładnie prowadzona przeze mnie, no pewnie gdzieś jakieś niedokładności, wiadomo, może jakąś spółkę mogłem przeoczyć, nie wiem, może 100% pokrycia tutaj nie ma, no ale starałem się, żeby zrobić to jak najbardziej dokładnie, bo podwieszam Ci tą listę, tak żebyś również miał ją dostępną. Robię to dla Ciebie, no bo ja mam przecież do niej dostęp, ale chcę, żebyś był również poinformowany, jakie możliwości na tym rynku drzemią i jakie spółki wypłacają te poszczególne dywidendy, czyli pod względem ilości, bo wiemy, że co po niektóre spółki na przykład dzieliły dywidendy na dwie raty, na przykład tutaj i firma dzieli ją również na kilka, a co kwartał dostajemy, no to te ilości oczywiście są tu uwzględnione wielokrotnie z racji tego, ile tych dywidend wypłaconych jest. I widzimy, że to rok 2020 był no, na pewno słabszy pod kątem ilości wypłaconej dywidendy sztukowej niż rok 2019, no bo wiadomo, szkodnik poszalał, dużo firm się wystraszyło, zyski zostały zatrzymane z racji na niepewną przyszłość, niepewne czasy, co po niektóre spółki, szczególnie które służą do budowy portfeli długoterminowych, wręcz emerytalnych, nie miały zezwolenia na to, żeby, a raczej zalecenia, żeby mogły się podzielić zyskami właśnie ze swoimi akcjonariuszami. Zobaczymy, czy w tym roku również będzie zielone światło, czy też nie będzie zielonego światła na wypłacenie takich dywidend. Tak więc tych ciekawostek, które wpływają na to, czy dana spółka podzieli się zyskiem, czy nie, no jest na pewno sporo. Myślę, że to rok 2021, jeżeli firmy będą chciały się podzielić zatrzymanymi wręcz zyskami i też zyskami z tego roku 2020, to mogą być naprawdę bardzo obfite, bardzo tłuste, dwucyfrowe dywidendy i dlatego również będę tworzył portfel dywidendowy na ten rok 2021, do którego również będziesz mógł, jeżeli będziesz chciał oczywiście, mieć dostęp. Ale podsumujmy,
już tutaj to, co się wydarzyło. Widzimy, że w styczniu było bardzo mało spółek, tylko 3, ale za to więcej niż w 2019. W lutym nie było nic, 5 było w marcu, czyli widzimy, że dosyć niezły przyrost. Kwiecień była tylko jedna i potem wkraczamy już w ten okres najlepszych miesięcy, jeżeli chodzi o ilość wypłacanych dywidend, ilość spółek, które się dzieli z akcjonariuszami swoim zyskiem. Widzimy, że w maju było to 13, w tym ubiegłym roku, w czerwcu, kiedy już ten wysyp jest w pełni, było tylko 20, 45 w lipcu, w sierpniu tylko 19, czyli te najlepsze 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, jak widzimy, ta ilość była dużo niższa, ale za to potem już końcówka trzeciego kwartału i czwarty był dużo lepszy niż w 2019, bo mieliśmy 24 wypłacone dywidendy, 27 w październiku, w listopadzie 11 czy 16 w grudniu. Jak widzimy, ta ilość łączna jest dużo mniejsza niż w 2019. Zobaczymy, czy 2021 pod względem ilości wypłacanych dywidend pobije nam 2020. Ja trzymam mocno za to kciuki, że rzeczywiście tak będzie. Na pod względem poziomu i stopy dywidendy myślę, że to może być naprawdę dosyć ciekawe, a wręcz rekordowy rok. Zobaczymy, czy czasami jakiś szkodnik numer 2 się nie pojawi, czy nie wystraszy rynku i czy też firmy nie zdecydują się na przetrzymywanie w dalszej ciągu swoich zysków. To czas pokaże, no ale ja na bieżąco tą listę będę dla Ciebie aktualizował i na bieżąco będziemy to oczywiście to monitorować. Jeżeli chodzi o wyniki portfela, którym chcę się Ciebie z Tobą podzielić, to to są wyniki, które wypracowałem w tym, na wszystkich moich łącznych rachunkach, bo nie miałem takiego jednego portfela typowo dywidendowego. Ja właśnie w tym roku postanowiłem, że skupię się nad takim jednym portfelem, gdzie po prostu zgromadzę ten kapitał, który gdzieś miałem rozdrobniony po tych wszystkich moich rachunkach i w jednym takim portfelu będę się skupiał tylko i wyłącznie na spółkach dywidendowych i jak będziesz chciał, będziesz miał również do tego podgląd, będziesz mógł sobie podglądać, jak to będzie wyglądać, ale popatrzmy teraz, prześledźmy, jaki ten wynik dywidendowy został osiągnięty netto, czyli oczywiście po odliczeniu już 19% podatku Belki. To są procenty, które zostały mi wypłacone w postaci dywidend, które tutaj możesz zaobserwować. No sumarycznie wychodzi to na pewno dosyć ciekawy procent, jak widzimy, no ale to nie chodzi o sumaryczne, wyciągnijmy z tego jakąś średnią, ale pomimo tego, że to nie były równe kwoty, no to ta średnia też może być troszkę zaburzona, bo to jest 8,60. Z tego, co ja pamiętam, jak sobie to gdzieś liczyłem, bo co po niektóre spółki rozgrywałem troszkę większym kapitałem niż równym, no to przekroczyłem 9%, gdzieś w granicach 9,5% mi wyszedł netto ten poziom dywidendy, którą udało mi się wypracować pod kątem roku 2020, no to w zderzeniu z lokatami czy oprocentowaniem jakichś kont oszczędnościowych, to jak dla mnie to jest rewelacyjny wynik. Co Ty o tym sądzisz, to już oczywiście twoja kwestia, jak dla mnie jest to wynik bardzo dobry i będę go chciał poprawić, tak więc będę go chciał poprawić w roku 2021, tak więc jestem w trakcie opracowania strategii, którą będę się kierował w doborze i szukaniu takich spółek właśnie, które pozwolą mi przede wszystkim pobić mój wynik z 2020 roku na jednym rachunku, tylko jeden będę miał taki rachunek prywatny pod kątem dywidend, nie będę prowadził żadnych innych i tylko na nim będę rozgrywał spółki dywidendowe, tam będę je również gromadził i tam będę się do tego oczywiście odnosił. No rekordzista, no musiałem podać, no bo chyba wszyscy wiedzą, że Interaut mam od lat w portfelu, bo od lat wypłaca bardzo sowite, tłuste dywidendy. W tym roku przy mojej cenie zakupu wyszło mi to 17,70, bo pamiętajmy, że każdy z nas będzie miał zupełnie inną stopę dywidendy, bo jest ona zależna od poziomu wejścia, jaki masz po prostu na daną spółkę i to musisz uwzględnić w swoim podejściu, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, że pomimo tego, że gdzieś tam zobaczysz w jakichś zestawieniach jakąś stopę dywidendy, no to zawsze musisz ją przeliczyć poprzez swój kurs wejścia w daną spółkę, no bo to jest ruchome i dopiero od tego Twojego sztywnego kursu wejścia możesz sobie obliczyć, jaką dywidendę Ty finalnie oczywiście otrzymasz, no i do tego oczywiście musisz odliczyć podatek. Czyli 10 spółek wypłaciło mi dywidendy w roku 2020, w takiej stopie dywidendy została osiągnięta. Są tu też spółki ujęte, takie, które rozgrywałem aktywnie. Ja zawsze podkreślałem gdzieś również to w materiałach poświęconym dywidendom, że będziesz miał na portfelu takie spółki, które po prostu bonusowo dorzucą coś od siebie, bo z racji tego, że rozgrywałem, na przykład tutaj są akurat 3 spółki, które rozgrywałem aktywnie i z racji tego, że jeszcze miałem je w portfelu, a przyszedł czas, gdzie one wypłaciły tą dywidendę, no to i tak skapnęło mi coś z tych dywidend i wpłynęło na portfel i też je tutaj ująłem, czyli to nie są tylko i wyłącznie spółki, które były kupione stricte pod dywidendę, ale również te, które przypadkowo akurat w danym momencie dzieliły się dywidendą, a ja posiadałem je w swoim portfelu i takie niespodzianki również będą Cię spotykać na rynku. Jest to całkowicie normalne. I jak widzisz, no taka stopa została osiągnięta. Jeżeli jesteś ciekawy, to tak jak portfel Grosik stworzyłem typowo pod spółki New Connectowe, gdzie tam malutkim kapitałem gdzieś próbuję szukać jakichś ciekawych spółek dla siebie. Tak więc tutaj taktykę, którą będę obierał, będę szukał spółek takich, które przede wszystkim dadzą mi możliwość poprawienia tego mojego rocznego wyniku pod względem
względem tylko i wyłącznie spółek dywidendowych. To jest istotne, to jest ważne, to nie jest żaden agresywny portfel, w którym będę gdzieś szukał swojego szczęścia, nie wiadomo jakim ryzykiem. To jest portfel, do którego będę dobierał spółki tylko i wyłącznie dywidendowe i całą strategię, całe założenia przedstawię 13 stycznia dla wszystkich, którzy będą mieli dostęp, bo teraz trwa okres promocyjny, kiedy możesz się zapisywać. Oczywiście do tego portfela zgromadzony kapitał, którym będę to rozgrywał, który gdzieś sobie już przelałem, utworzyłem rachunek, również się podzielę, powiem Ci dlaczego taki rachunek, dlaczego akurat na nim będę to rozgrywał. To jest 10 tysięcy, które będę gdzieś tutaj dzielił, również się podzielę informacjami, jak to będzie wyglądać. Również będę pokazywał po prostu, jak je kupuję, czyli będę odpalał ten mój rachunek, będziesz widział tak, jak to na grosiku pokazuje, jak dokonuję zlecenia, że ta spółka rzeczywiście jest w tym portfelu. Również będę informował, dlaczego daną spółkę wybieram, będę go dokonywał ich analiz, będę się dzielił moimi przemyśleniami na ten temat. Tak więc taki typowy tak naprawdę portfel, jeżeli będziesz chciał być takim obserwatorem i będziesz mi kibicował w związku z pokonaniem mojego poprzedniego wyniku, no to oczywiście jak chcesz, to zapraszam do uczestnictwa. Promocja trwa do piątku. No i tak jak każda promocja, każdy próg cenowy ma określoną ilość miejsc, tak więc nie zwlekaj, dołącz teraz, żeby się załapać jak na najbardziej korzystnych warunkach cenowych, bo wiadomo, że im więcej osób będzie przystępować, ta cena będzie rosła, aż zbliży się do punktu docelowego, czyli albo po prostu do piątku, jeżeli ona nie wygaśnie, no to w piątek jest ostateczny, jak będzie małe zainteresowanie i będziesz mógł w danym wariancie cenowym oczywiście sobie przystąpić. Czyli myślę, że to będzie bardzo ciekawy, edukacyjny wręcz materiał, bo będę tam się dzielił raz analizami takich spółek, dwa, poznasz moją strategię, którą będę przedstawiał 13 stycznia i będę musiał no, przede wszystkim ją opracować w ten sposób, żeby pokonać swój wynik typowo spółek dywidendowych z tego roku, które mi wypłaciły dywidendę, żeby wykręcić jeszcze lepszy wynik, tak więc to jest zupełnie inne podejście niż w budowie innych portfeli, tak więc to muszę tutaj uwzględnić, czyli będą takie na pewno dwa nagrania w styczniu, czyli będzie stała strategia dostępna plus gdzieś również w styczniu pojawi się nagranie z analizą spółek dywidendowych, które gdzieś będę rozgrywał i jeżeli już podejmę decyzję, że która jest ze spółek wpadnie mi w oko i będę chciał ją zakupić, no to oczywiście taka informacja będzie od razu podana, będzie materiał, będzie zakup. Potem, jeżeli będzie już w trakcie roku, będą jakieś zmiany w portfelu, czyli będzie sprzedaż, będą kolejne zakupy, bo co miesiąc będę dokonywał zasilania tego portfela określoną kwotą, którą też poznasz 13, czyli tak czy siak te zakupy będą następować systematycznie w każdym miesiącu, bo będę dopłacał ten kapitał nie po to, żeby on tam leżał, bo przecież te rachunki nie są oprocentowane, tylko po to, żeby budowały swoją wartość, żeby ten portfel mi po prostu rósł, żeby mógł wykręcić lepszy ten poziom, no bo jeżeli kapitał nie będzie pracował, no to tak naprawdę jest to 0% i wcale nie pokaże lepszego wyniku, który udało mi się wypracować w roku 2020, czyli ten kapitał musi być zagospodarowany. No i oczywiście potem będziemy analizować skład tego portfela. Nie będzie dużo tych materiałów, będzie to dosłownie kilka nagrań w miesiącu. Wiadomo, że im bliżej końca roku, no to wiadomo, że będzie troszkę tego więcej, no bo będziemy mieć więcej spółek, więcej czasu trzeba będzie temu poświęcić. No ale na początku, na pewno w styczniu będzie to jeden, czyli jeżeli chcesz poznać strategię, kryteria, jakie będę ja się kierował, żeby pobić ten mój wynik, no to zapraszam Cię do tego, żebyś już sobie wskoczył do tego portfela. Link masz oczywiście pod spodem w opisie. A potem podzielę się z Tobą informacjami właśnie 13, jakimi założeniami będę się kierował i dokonam analizy i być może nawet już coś znajdę. Zobaczymy, bo tego jeszcze nie wiem i dokonam jakichś pierwszych zakupów, gdzie również będziesz mógł sobie to obejrzeć, bo nagram na pewno ten zakup na moim portfelu i poinformuję Cię oczywiście w momencie, kiedy będę dokonywał zakupu o tym, jaka spółka i tak jak to robię na grosiku, wszystkie informacje będę pokazywał, czyli będzie to takie jawne prowadzenie mojego jedynego portfela na rok 2021, jeżeli chodzi o spółki stricte dywidendowe. I przechodzę teraz, zanim pokażę jeszcze wyniki pozostałych portfeli, bo to może się wydawać, że to jest zupełnie inaczej, bo to jest zupełnie inne podejście i wszyscy ci, którzy tworzą portfele dywidendowe, zdają sobie doskonale z tego sprawę. I zobaczmy, jacy są rekordziści i co pokazywały nam spółki pod kątem właśnie roku 2020, bo na pewno było tutaj na czym oko zawiesić, pod kątem szczególnie właśnie oprocentowania, jakie mieliśmy dostępnego na rachunkach, czy też kontach oszczędnościowych i zerknijmy sobie na tych rekordzistów. Jeżeli chodzi o to, co widzimy, to są stopy dywidendy. Ja zawsze je pokazuję w momencie, obliczam je w momencie, kiedy te pierwsze informacje na rynek napływają, tak żebyśmy mieli ten punkt odniesienia. No wszyscy, którzy mnie oglądają, już nie będę tego tłumaczył i przedłużał, bo każdy wie, dlaczego w ten sposób to robię, bo potem monitorujemy to na podsumowaniach sesji dziennej, pod aktywne rozgrywki i tak dalej, ale tych materiałów jest na tyle dużo, że sam możesz sobie to znaleźć i wysłuchać moje wcześniejsze wypowiedzi. W każdym bądź razie mamy punkt odniesienia i zaczepny, żebyśmy zobaczyli właśnie te pierwsze poziomy. Wiadomo, że im cena jest wyższa, no to wtedy
Jeżeli mamy wzrost kursu, no to jeżeli jeszcze dana spółka nie jest w portfelu, to stopa dywidendy maleje i na odwrót, jeżeli jeszcze nie ma spółki w portfelu, a cena spada, no to stopa dywidendy wtedy rośnie. No i w ten sposób już możesz decydować, czy spółka nadaje się do Twojego portfela i spełnia Twoje kryteria, Twoją strategię i wyliczysz sobie już indywidualnie, jaka stopa dywidendy będzie dla Ciebie wtedy wypłacana poprzez to, że wiesz, jaką dywidendę na akcję po prostu przysługuje Ci. I widzimy, że rekordzistą w roku 2020 był zdecydowanie MW Trade, który wypłacił 78% dywidendy w momencie oczywiście jej ogłoszenia. Pamiętajmy, że każde ogłoszenie czy też rekomendacja musi być zatwierdzona przez walne zgromadzenie i wtedy dopiero mamy zielone światło i to oczywiście również jest uwzględniane w moich zestawieniach, czyli jeżeli mamy tylko i wyłącznie zapowiedź takiej dywidendy, jest to na czerwono, że czekamy na potwierdzenie, a jak walne oczywiście już zatwierdzono, to jest już czarne i wtedy wiemy, że taka dywidenda będzie wypłacana. Potem mamy Optim, który dzielił się pod sam koniec roku właśnie 2020 też bardzo ciekawą dywidendą, było to 54% i chyba do samego końca nawet tego roku to było grubo powyżej 40% można było wyciągnąć, bo tam kurs się bardzo nieznacznie zmieniał z tego co pamiętam. Pragmafa 36, również rewelacyjny poziom, CP Grupa 23, Maxcom 17, 17 Interaut, Cognor 15, 14 Archicom, ED Invest 14, 13 NWI, OX 13, powyżej 11 mamy Betomax i APS, powyżej 10 mamy również kilka spółek, w tym Azbis, Prolog, Toja, Intro, Lena czy Lentex, to są bardzo ciekawe spółki i potem również mamy, no w porównaniu do tego, jakie mamy możliwości na rynku, no to mamy naprawdę bardzo atrakcyjne poziomy dywidend, bo widzimy, że nawet 9-8% to jest spora ilość tych spółek, które naprawdę sowicie dzielą się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. To były bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne poziomy. Nawet GPW, jak widzimy, była bardzo ładna dywidenda na poziomie 6 ponad procent, czy właśnie inne, które nam tutaj pokazują. Najmniej, zerknijmy sobie, ja w 2019 zaznaczałem te poziomy na czerwono poniżej 2%, no bo wtedy jeszcze mogliśmy liczyć na jakieś oprocentowanie w miarę, nazwijmy to sensowne, jeżeli takim można to nazwać, roczne na poziomie 2% na kontach oszczędnościowych czy też na lokatach. No w tym momencie no, nie możemy liczyć praktycznie na nic, ciężko jest cokolwiek sensownego znaleźć, a raczej nie zapowiada, żeby była poprawa pod tym kątem, żeby był jakiś wzrost stóp procentowych w 2021, no, ale to oczywiście będzie to czas pokaże i zaznaczyłem poniżej 1% tylko na czerwono, no ale szacunek przede wszystkim dla tych firm, że w tym okresie czasu, kiedy szkodnik panuje, to i tak zdecydowały się na to, żeby podzielić się choćby jakąś częścią tego zysku ze swoimi akcjonariuszami i jeżeli posiadałeś właśnie w swoim portfelu te spółki, no to coś zawsze skapnie z tej dywidendy i to jest zawsze plusik, no bo to jest kapitał, którego i tak i nie mamy, tak więc trzeba się cieszyć, że cokolwiek zasila ten nasz portfel, przede wszystkim pozwalając nam go potem systematycznie budować. No i najmniejszą dywidendę wypłaca Efekt 19 setnych, cel farm mam 25 setnych, czy Oponeo 41 setnych, PGSOF 43 czy 50, Pasus, to są te najmniejsze dywidendy, pozostałe, żeby już nie przedłużać, możesz sobie na spokojnie prześledzić i widzimy, że ta rozpiętość między stopą dywidendem poszczególnych spółek jest naprawdę olbrzymia i dlatego no, nie jest łatwo wybrać spółkę, którą się warto zainteresować, tym bardziej, że trzeba dokonać dosyć konkretnej analizy, żeby czasami z tą spółką nie zostać i wszyscy ci, którzy gdzieś przeżyli jakieś głębokie odcięcia, a potem brak powrotu na zakładane poziomy, no to wiedzą doskonale, o czym mówię. No i na pewno też z tym będę musiał się zmierzyć, opracowując moją strategię, potem konsekwentnie się jej trzymając w moim portfelu na 2021 rok, tak więc będzie to dosyć ciekawy materiał i taki edukacyjny, wartościowy pod kątem tego, no w jaki sposób sobie poradzić z tymi wszystkimi przeciwnościami losu, jakie stoją przed nami, tworząc właśnie tego typu portfel, czy szukając właśnie jakichś dla siebie ciekawych spółek. Myślę, że to będzie taka dosyć ciekawa lekcja, którą rynek nam chce po prostu dać i daje nam zresztą każdego dnia. I jeżeli chodzi o zwłokę, wytłumaczę jeszcze, dlaczego ja zwracam na nią uwagę. To jest dosyć istotne, bo widzimy, że mamy rekordzistów, czyli jeżeli mamy dzień dywidendy, jak widzimy KCDA czy Warimpex, tylko jeden dzień wystarczył na to, żeby już cieszyć się wypłaconą dywidendą na swoim rachunku maklerskim, z którą pamiętajmy, możemy zrobić wszystko. Możemy przeznaczyć ją na reinwestycje, możemy przeznaczyć ją na wypłatę i przeznaczenie na jakieś swoje cele i realizację jakichś swoich założeń. Tak więc im krótsza ten okres zwłoki, jak dla mnie to jest lepsze, ja oczywiście to mierzę i zwracam na to uwagę, jest to dla mnie istotny i ważny element również, który pokazuje tak naprawdę, jak szybko dana spółka chce wypłacić zakładaną dywidendę swoim akcjonariuszom, a z drugiej strony również mamy te, które dosyć się konkretnie zwlekają z tym, żeby te środki pojawiły się już na naszych rachunkach.
I to są czasami bardzo długie, konkretne zwłoki, no, z które oczywiście na rynku mają miejsce. No, ja bym chciał, żeby przede wszystkim, żebyśmy doczekali na naszym parkiecie tego typu sytuacji, że spółki raz dzielą się szybko ze swoimi akcjonariuszami właśnie zyskiem, czyli ta zwłoka jest jak najkrótsza. Dwa, żebyśmy się doczekali takich czasów i żeby na przykład w ślad spółki i firma poszło więcej spółek, które będą się systematycznie dzieliły właśnie dywidendą, tak jak to ma miejsce na rynkach zagranicznych, że co kilka miesięcy możemy się spodziewać takiego zasilania, takiego pasywnego dochodu, który buduje nam systematycznie konto poprzez to, że spółka będzie nam regularnie wypłacać dywidendy. Zobaczymy, czy takich czasów doczekamy. No, trzymajmy kciuki za to, że jednak ten rynek na tyle dojrzeje, że w końcu kiedyś za jakiś czas doczekamy się właśnie tego typu działań, że coraz więcej spółek będzie dostrzegać, że ma sens właśnie w ten sposób doceniać swoich akcjonariuszy, systematycznie wypłacając im dywidendę. I teraz przejdźmy do tego, żeby jeszcze Ci pokazać różnicę między podejściem na przykład odnośnie spółek dywidendowych, no bo tutaj stopa dywidendy no jest jasno określona i sprecyzowana. Mamy dywidendę na akcję i tutaj co niewiele możemy zdziałać. Jedyną różnicą i poziomem dywidendy, którą jesteśmy w stanie wykręcić, to po prostu zależy to od poziomu wejścia w daną spółkę i tutaj można ewentualnie szukać swojej szansy na wykręcenie jeszcze lepszych wyników, no ale to już będę się rozwodził nad tym podczas omawiania strategii, którą Ci przedstawię. Jak już będziesz w środku na naszym portfelu dywidendowym, to wtedy się z tym będziesz mógł na spokojnie zapoznać, no ale jeżeli chodzi już o agresywne podejście, czy też szukanie spółek do agresywnych rozgrywek, to nawet na podsumowaniu sesji rozszerzonym, gdzie mamy takie zestawienia i portfelowe, branżowe typowo, sektorowe, no to nawet tutaj popatrzmy, to jest jedna branża, która zadebiutowała 2 miesiące temu, totalnie bez żadnej optymalizacji, podaje po prostu procenty, jakie były na ostatniej sesji wykręcone pod koniec roku, no to widzimy, że to było 17 spółek i widzimy, że łącznie wypracowały, no one dosyć znaczny zysk, jak widzimy, no ale nawet jeżeli byśmy nie zwracali na to uwagi, no to średnia wychodzi na poziomie 15%, jeżeli byśmy brali pod uwagę tutaj, że każda z tych spółek jest za ten sam kapitał zakupiona, no a te nie powinny być w ogóle tykane, ale już nawet je uwzględniam, bo oczywiście one były podane, że to są te spółki, które były grzane, tak więc nie zwracamy na nie uwagi. No i nawet jeżeli wezmę pod uwagę to, co gdzieś rozmawiamy na naszych spotkaniach VIP, gdzie są podawane spółki z konkretnymi poziomami, od których wiemy już, z jakich poziomów trzeba to oczywiście wyliczać, z konkretnymi poziomami stop lossów, no to widzimy, że również nawet w tak krótkim horyzoncie czasowym, bo to są daty podania tych spółek, widzimy, że te procenty są konkretnie zupełnie inne. To jest jedna spółka i maksymalny oczywiście tu jest poziom, który można było wycisnąć. To nie chodzi o to, żeby wstrzeliwać się w maksima, chodzi o to, żeby po prostu cokolwiek dla siebie z tego wyjąć, no ale maksy w tak krótkim okresie czasu wyglądają naprawdę bardzo apetycznie. No i tak to właśnie systematycznie wygląda. I łącznie, no jak skumulujemy ten procent, no to też wychodzą jakieś kosmiczne kwoty, no ale załóżmy, że tej sumy nie widzimy. To średnia na pozycję, jak widzimy, wyszłaby w granicach 22%. No to w tak krótkim okresie czasu, jak dla mnie przynajmniej, to jest bardzo ciekawy wynik. Tak więc to jest zupełnie inne podejście, którym się trzeba kierować, budując różne systemy, różne założenia, stosując różne taktyki. Zupełnie inaczej podchodzi się do tego, rozgrywając spółki bardzo ryzykowne, na przykład na New Connectie. Zupełnie inna taktyka, którą obrałem sobie na przykład na portfelu Grosik, zupełnie inna taktyka niż na portfelu dywidendowym, tak więc to gdzieś trzeba tutaj uwzględnić i widzimy, że nawet jeżeli ktoś nie zabiera zysku, no to jeżeli stop loss zapala, no to ma być zrealizowany, czyli minus 3% na takiej spółce było zapalone, czyli na tych wszystkich spółkach były tylko dwa stop lossy. Tutaj jeżeli nie zabrałeś 7% ze stołu, no to minus 7 potem na stop lossie wyrzuciło z pozycji. No i tak to wygląda, nawet świeżaki, które zostały gdzieś tutaj przez nas dostrzeżone na tych naszych spotkaniach, no to widzimy, że również jak na razie po pierwszych już 3 dniach dały też dosyć konkretne procenciki. Zobaczymy, jak to będzie pracować dalej. Taką szybką statystykę sobie zrobiłem z tych naszych spotkań i zobaczymy, jak to wyjdzie również na portfelu spółek dywidendowych, na które również Cię serdecznie zapraszam, abyś był uczestnikiem i mógł sobie gdzieś o tym posłuchać, zobaczyć, jakimi kryteriami się tutaj kieruje, co ciekawego na tym rynku można oczywiście dostrzec. No i to jest zupełnie inna taktyka, wiadomo, to jest zupełnie inne podejście, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, zupełnie innych stóp zwrotu można się spodziewać. To jest zupełnie inne podejście, tak jak mówię, do spółek dywidendowych. Tak więc, jeżeli to Cię interesuje, to zapraszam, dołącz do nas. Link masz oczywiście pod spodem w opisie i ja tutaj będę się starał pobić mój wynik. Tak więc, ja pamiętam, że to było poziom 9, w granicach 9,5, no a średnia wychodzi nam tutaj taka, czyli będę chciał ustanowić dwucyfrowy poziom na spółkach dywidendowych, żeby przebić ten poziom. Myślę, że 2021 rok pozwoli mi na to, żeby wyłuskać na tyle ciekawe spółki,
właśnie, które będą chciały się podzielić dywidendą w tym roku, że ten cel zostanie osiągnięty. No ale jak będzie, wiemy, rynki są absolutnie nieprzewidywalne. Wiemy, że szkodnik, którego się nikt nie spodziewał w marcu 2020 roku, spustoszył cały rynek i nawet najlepsze spółki z najlepszymi fundamentami, informacjami, raportami nie oparły się z walką, jaka miała miejsce na rynku. Tak więc z tym musimy się zmierzyć. To musimy uwzględnić zawsze w swoim podejściu, w swojej strategii, ale jeżeli już ją mamy, jeżeli wiemy, jakich zasad trzeba się trzymać, to na pewno również da się w jakiś sensowny sposób obronić przed taką sytuacją. No ale o tym już oczywiście będę rozmawiał z Tobą podczas tych nagrań, jak już do nas dołączysz. Pozdrawiam, pierwsze nagranie 13, potem jeszcze jedno w styczniu. Na pewno jakieś analizy wpadną spółek, na które warto zwrócić uwagę. I jak mi wpadnie coś w oko, to może nawet jakieś pierwsze zakupy w styczniu. Zobaczymy, no ale to już będziesz widział, jak będziesz w środku. Pozdrawiam Cię serdecznie, udanego dnia, trzymaj się, hej!